Hej siemaneczku, jestem Berka i moi drodzy, muszę wam koniecznie coś pokazać, co wybudowałem sobie przez noc, bo nie wiem czy wiecie, ale mam swoją tajną bazę pod Bobowicami, dokładnie tak, i w niej słuchajcie stworzyłem coś, co może naprawdę pomóc nam w walce z Bobo, a mianowicie mega kozacki tunel. O kurde, to jest w ogóle gonik, on tutaj słuchajcie gdzieś jest, mega kozacki tunel właśnie bezpośrednio z mojej tajnej bazy, która znajduje się mniej więcej tam, aż słuchajcie pod Bobowice, czyli jakby pod ten jego domek. Niestety nie dokopałem się słuchajcie do samego końca. Mam przy sobie dużo zgromadzonych rzeczy, między innymi właśnie podeczki na niewidzialność. I po pierwsze chciałbym wam to pokazać, bo to naprawdę jest mega gruba sprawa i to nie jest byle jaki tunel, żeby wam się słuchajcie nie wydawało. A po drugie, będę musiał koniecznie dzisiaj zobaczyć, co Bobo robi, dlatego że Bobo majstruje cały czas, ale serio, bez jaj, cały czas majstruje przy tym murze, więc albo raz wie o tej bazie, albo ktoś słuchajcie dał mu info, że może coś tam być, albo serio robi coś innego, więc oglądajcie koniecznie do samego końca. Naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj będzie turbo grubo, bo jeśli Bobo złapie nas na gorącym uczynku, no to nas pozabija, bez jaj. Subskrybujcie oczywiście kanał koniecznie z dzwoneczkiem i lajkujcie filmy oraz piszcie w komentarzach jakieś sugestie, co możemy zrobić, aby wygrać wojnę z Bobo, bo wojna będzie za 2-3 dni. Naprawdę, słuchajcie, przezorny zawsze ubezpieczony, lepiej być tutaj bezpiecznym. Ja piję poteczkę i słuchajcie, wbijam tam, ewidentnie słuchajcie, tam wbijam. Mogę sobie przejść, wiecie co, może jakoś tędy? Ty, no słuchajcie, spróbujmy przejść tędy, najwyżej będzie nas smak bawiła. Dobra, udało mi się, słuchajcie, przeszedłem. I on gdzieś tutaj, słuchajcie, tutaj smark był, serio. On cały czas bada teren przy właśnie mojej tajnej bazie, która tak naprawdę znajduje się, słuchajcie, gdzieś chyba w tym miejscu. Tak, chyba dokładnie tutaj. Ale dobra, idziemy tam. Ty, co? Czy on podwyższa mur, naprawdę? Ej, a co jeśli on widział armatę w Milionowicach? To by było niezłe, bo nie wiem czy wiecie, ale słuchajcie, my mamy dwie armaty w Milionowicach. Ogólnie w zasadach wojny było, że mamy armat nie używać. Ale zrobiliśmy na wszelki wypadek, słuchajcie, gdyby Bobo coś tutaj świrował. Ale patrzcie, on ewidentnie podwyższa mur, tak jakby spodziewał się jakiegoś ataku, jakiegoś najazdu. No nie wiem, słuchajcie, ale serio, ten mur teraz jest wysoki. Nawet jakby, słuchajcie, TNT w niego wleciał przy pomocy armatek, czy przy pomocy po prostu zrzucenia z góry, no to ten mur może to powstrzymać, bo słuchajcie, on ma 6 kratek. To słuchajcie, już nie jest byle co, naprawdę tutaj trzeba uważać. Musimy to tutaj postawić. Ty, on robi taką, taką półkę, po której będzie się dało łazić. Ej, ale my w ogóle w Milionowicach nie mamy murów. I my też, ej, my naprawdę powinniśmy ruszyć dupę i też zrobić mury. Ale ja się zajmuję tą tajną bazą, bo naprawdę jak wam pokażę, słuchajcie, ten tunel, to padniecie. Totalnie padniecie, bo to jest naprawdę gruba sprawa. Naprawdę kozacko tam to wygląda. Moja tajna baza się mega rozwija. Ale serio, no nie wiem, czy mogę tam teraz iść, kiedy słuchajcie, tu jest Bobikson. Co jeśli on zobaczy mnie? No kurde, to by była mega przypołowa akcja. Zobaczmy, słuchajcie, czy czekajcie. Jak ja bym w ogóle tędy wyszedł, to gdzie jest wejście do... Tu jest chyba gdzieś właśnie wejście, słuchajcie, do mojej tajnej bazy. Tak. Tu jest, słuchajcie, wejście. Ej, no przecież on jest tak blisko, jakby on to zobaczył. Nie. No słuchajcie, nie, 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 on tego nie zobaczy. No nie ma opcji w ogóle, ale trzeba uważać, słuchajcie, naprawdę trzeba uważać. Teraz na pewno nie będę tam chodził, przecież on usłyszy pistony. Jak usłyszy pistony, a on pewnie ma dźwięki w Minecrafcie na 100, wiecie, głośności, no bo przecież on tutaj musi uważać, to naprawdę może być grubo. Czekajcie, dobra. Ja słuchajcie, przede wszystkim zjem sobie tutaj jedzonko. I dobra, jak on słuchajcie postawił te bloki. Dobra, wbijam się, słuchajcie. Wbijam się ewidentnie. Raz, dwa, trzy i go, słuchajcie. Ewidentnie. Jazda, 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 jazda. Dobra, jesteśmy i chyba nic nie słyszał. Chyba słuchajcie, nic nie słyszał, chyba nic nie widział. Moja baza, jeśli słuchajcie, chodzi o to miejsce, to się w ogóle nie zmieniła. Jakby wiecie, jest po staremu. To jest oczywiście atrapa tajnej bazy. Słuchajcie, to nie jest tajna baza, tylko tak naprawdę to jest fake. Jeżeli Bobo by znalazł to, to by pomyślał, że o, Aberka tu sobie zrobił tajną bazę. A tak naprawdę, słuchajcie, wszystko odgrywa się tutaj. Oczywiście tutaj cały czas nad tym pracuję, więc nie myślcie sobie, słuchajcie, że to jest skończone. Ale jak sami widzicie, naprawdę to jest całkiem nieźle tutaj zrobione. Tylko po prostu trzeba postawić dwa briksy i gościu, normalnie sobie wbijasz i jest jechane, nie? I cykson, pykson, elikson. A moi drodzy, chciałbym wam pokazać to. Musicie zobaczyć, słuchajcie, co ja tutaj zrobiłem, bo to naprawdę są totalne fajerwerki. Ale zanim to, moi... A w ogóle, wiecie co? Ja sobie wypiję teraz mleczko, no bo dlaczego miałbym sobie nie wypić mleczka? Moi drodzy, zanim to, przypominam też oczywiście, że jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić na przykład taką kozacką bluzę z nowego Abra Team, to wpadajcie koniecznie na stronę internetową www.abra.ety. Jest to właśnie strona mojego sklepu, gdzie możecie zakupić takie kozackie bluzy, czy to bez kaptura, tak jak ta, sami widzicie, kaptura nie ma, czy to z kapturem na wiosnę, czy to koszulki, czy to kubki, poszewki na poduszki i wszystkie rzeczy są w różnych kolorach, bo bluza nie tylko musi być szara, może być czerwona, niebieska, czarna,
czarna, zielona. Naprawdę dla każdego widza, dla każdego fana coś się znajdzie. Więc zapraszam serdecznie, Abra i ty. Dużo wzorów, dużo fajnych rzeczy. A teraz tak, moi drodzy, jeśli jesteście na to gotowi, to chciałbym wam to pokazać właśnie w tym momencie. Jest tutaj normalnie tajne wejście. Tak jak mówiłem, słuchajcie, już wyjście, wejście normalnie sobie tutaj działa. I tutaj raczej, słuchajcie, Bobikson wstępu mieć nie będzie. I raczej nie będzie, słuchajcie, szukał przycisku w takim miejscu, bo równie dobrze ten przycisk mógłby szukać na przykład tutaj, tutaj, tutaj. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle ukryte. Ale w każdym razie, słuchajcie, klikamy przycisk, wchodzimy sobie normalnie tutaj przez te nasze małe wrota i widzimy to. Aktualnie tunel zaczyna się na 57 kratce, jeśli chodzi o głębokość. Teraz jesteśmy już, słuchajcie, na 50. I zrobiłem tutaj tunel bezpośrednio pod jego dom. Tutaj, słuchajcie, już jest 44 kratka, a tu jest 39. Czyli, słuchajcie, to jest 20 ponad 5 kratek pod ziemią, bo 20 to jest do mojej tajnej bazy. Czyli ponad 25 kratek. Dodatkowo, słuchajcie, wszystko jest tutaj wyłożone bricksami. Trzeba będzie to też wyłożyć, słuchajcie, obsydianem i lawą, ale lawy to będę potrzebował dużo. I słuchajcie, będziemy mieli bezpośredni tunel aż pod bazę Bobo. Mniej więcej teraz, słuchajcie, jak sami widzicie, jesteśmy na wysokości choinki. Tak na oko, słuchajcie, gdzieś nad nami jest teraz choinka. Jak przejdziemy, słuchajcie, dalej, no to słuchajcie, mniej więcej wylądujemy gdzieś pod właśnie tym domkiem Bobo. Tylko że ja tutaj sobie kopałem, rozkopywałem się też, słuchajcie, na boki, bo nie wiem, słuchajcie, dokładnie gdzie powinienem się wykopać. I obczajcie to, to jest hit, to jest hit. To stwierdziłem, że muszę wam pokazać, nie będę tego badał. Słuchajcie, znalazłem coś takiego. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Naprawdę nie mam pojęcia, co to jest, ale słuchajcie, jest to naprawdę podejrzane i wydaje... To jest bronek w ogóle. Słuchajcie, wydaje mi się, że to musiał budować Bobo, bo Bobo, ty, tak naprawdę tylko Bobo, słuchajcie, wstawia wszędzie dirta i trawę i rozumiecie to? On, słuchajcie, zrobił jakiś tunel, chyba Bobo, no tylko Bobo mógłby to stworzyć, słuchajcie. Normalnie patrzcie, jak to się ciągnie, słuchajcie. Obczajmy sobie to wszystko, co tutaj się znajduje, tylko przede wszystkim chciałbym teraz, słuchajcie, wykopać się na górę, bo jak sami widzicie, tam są kolejne drzwi, więc naprawdę dużo atrakcji nas tutaj czeka. Nie, serio, ja sobie tutaj kopię i tak jak mówię, na wszystkie boki, żeby znaleźć, słuchajcie, już tą jego podwodną bazę. Nie wiem, czy to jest już tutaj, ale tak mi się wydawało, że znajdę podwodną bazę, ale nie! Znalazłem coś innego, jakiś tunel. Wydaje mi się, że po prostu to powinno być gdzieś, słuchajcie, w tę stronę. Gdzieś tutaj powinna być ta jego podwodna baza już, ale nie mogę jej, słuchajcie, kilofem znaleźć, więc chyba będziemy musieli się po prostu wykopać na górę. Tak totalnie, chamsko na górę. I zobaczyć po prostu, gdzie my, słuchajcie, będziemy. Więc dobra, może, czekajcie, jeszcze pójdźmy, dobra, 10 kratek w tę stronę. Pójdźmy, słuchajcie, 10 kratek w tę stronę i mam nadzieję, że znajdziemy tą podwójną bazę, bo mniej więcej gdzieś w niej chciałbym się wykopać. Aktualnie jesteśmy 40 kratek pod ziemią. Słuchajcie, Niku Bobiksona nigdzie nie widzę. Absolutnie, słuchajcie, nigdzie nie widzę. Więc no co, słuchajcie, wykopujemy się. Wykopujemy się, potem oczywiście pod siebie znowu wrócimy i tutaj będziemy sobie kopać. Ale słuchajcie, wykopujemy się jak się... Ty, tu już jest ziemia. Ty, my jesteśmy tak płytko? Nie, to było tylko jeden, słuchajcie, klocek dirta. Ej, naprawdę teraz to się już przestraszyłem, słuchajcie, że jesteśmy naprawdę mega płytko, ale na szczęście chyba nie. Jesteśmy teraz na 55 kratce, więc już lada moment, słuchajcie, będzie normalnie tutaj ziemia. I mam nadzieję, że albo wyjdziemy właśnie w tej bazie Bobo, albo w tej górze Bobo, albo gdzie... Ty, chyba się wkopaliśmy, słuchajcie, w górę, bo jesteśmy na 70 kratce i dalej jest stone, więc jest grubo. Słuchajcie, jest grubo. O! Tak, słuchajcie, to jest chyba góra. To jest chyba góra, więc jesteśmy u celu, tylko żeby, słuchajcie, on nas nie zobaczył. Ja oczywiście shiftuję. Wam się wydaje, że... On jest niżej ode mnie. Nie wiem, słuchajcie, gdzie on jest, ale on jest naprawdę nisko. Trzeba będzie, słuchajcie, to obadać, ale gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, wykopaliśmy się aż tutaj? Ej, to w całkiem niezłym miejscu, słuchajcie, się wykopaliśmy. Czekajcie, ja muszę tutaj shiftować, żeby on mnie nie zauważył. Ale patrzcie, w jakim miejscu my się wykopaliśmy kozackim. Wydaje mi się, że to jest mega dobre miejsce. Jego tajna baza oczywiście jest bardziej w tamtą stronę. Ty! Tam się w ogóle ognisko pali, to trzeba będzie też obczaić, bo to nie wiem, co to jest. Słuchajcie, jego tajna baza jest mniej więcej gdzieś tu, ja się wykopałem tam, czyli będzie trzeba się troszeczkę wrócić. Troszeczkę, słuchajcie, trzeba będzie się wrócić o jakieś, nie wiem, 10 kratek, tak mi się... Ty, żeby on mnie nie zobaczył. Wiecie co, ja może na wszelki wypadek wezmę poteczkę. Słuchajcie, na wszelki wypadek, żeby tutaj nie było przy psu i zobaczę, słuchajcie, gdzie on teraz jest. Albo nie! Albo nie, czekajcie, czekajcie, wyrzucę tę potkę gdzieś tutaj, bo jakby on tutaj to zobaczył, to byłaby masakra. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, co on tutaj wyprawia, bo jak on teraz to zobaczy, to będzie mega, mega przypałowa sytuacja, a on właśnie, słuchajcie, w tym domku jest. Naprawdę, ja wiem, że trochę, słuchajcie, przezornie to robię, ale naprawdę muszę uważać, słuchajcie, bo wtedy, jeżeli on nas ogarnie, no to, słuchajcie, spuści nam totalny man. Czy on sobie pływa? Naprawdę, co? Ty co? On chodzi bez sensu i nic nie robi. Ale dobra, gońmy go, słuchajcie, gońmy go. Zobaczymy, czy on ma tutaj w planach zrobić jakąś rewizję na tajnej bazie Abery. Czy może... Nie, czekajcie. Ej, on tak lata, słuchajcie, jakby naprawdę czegoś szukał. Tylko pytanie, czego on szuka? Mam nadzieję, że nie tajnej... Bobo, nie podchodź. On tu za obsydiano... Co? Co? On tu za obsydianował wszystko... O kurde.
Jaka faza, rozumiem? Teraz musimy tak to tutaj postawić. Ej, on po pierwsze zrobił podwyższenie muru z sandstone'a, po drugie zrobił drugą warstwę muru z sandstone'a, po trzecie postawił opsa. Przecież teraz nawet armatki z TNT, słuchajcie, mu nic nie zrobią. Ej, to już jest gruba sytuacja. To słuchajcie, już jest gruba sytuacja. O kurde, nie, naprawdę nie wiem, słuchajcie, co o tym myśleć. Przecież teraz jakbyśmy, słuchajcie, atakowali Bobowice, to nasze TNT nie zrobi mu nic. Chyba że przerzucimy TNT nad murem, ale przecież on mur może podwyższyć w każdej chwili. Nie, słuchajcie. Czy to był mechanizm mojej tajnej ba... Czy to jest me... Czy on odkrył mechanizm... Nie, nie, to słuchajcie... Czekajcie, to są... To był mechanizm mojej tajnej bazy! I on tego nie zauważył! O kurde bele! Jaka faza, co za ziom! Ej, ja pierdzielę, ej, naprawdę, jakby on to on to widział, tylko nie zwrócił na to uwagi. Ale teraz przykrył to opsem, nie, ej, teraz, ale mi, ej, serio, teraz mi tak stanęło serce, po prostu masa. A to co ten sub, który... I musimy to tutaj powiększyć. Ej, on dalej ma chore gardło, ale patrz, już jest lepiej z nim, już jest lepiej. On siedzi w Minecrafta, pije cały czas herbatę, jakieś tam strepsilsy czy inne holineksy bierze i jest gitara. Ej, ale naprawdę on robi taką obronę tego miasta, że jestem w szoku. Serio, to jest jakaś masakra. Gigantyczny mur, wielowarstwowy, obsydianowy. Nie, to jest masakra jakby... I to jeszcze... Nie rozkopiesz tego. Smarkacz, nie rozkopiesz. Nie dotykaj tego. Przecież on te... szybki dirt. Może, słuchajcie, ja bym tutaj coś zakopał. Bo słuchajcie, jest trochę podbramkowa sytuacja. Jeżeli on to teraz obcza... Jestem sam, słuchajcie, z nim na ser... Dobra, jest jeszcze Elviso, ale on będzie wiedział, słuchajcie, że to ja. On na bank by wiedział, że to ja, więc niech on lepiej tej bazy nie zauważy, okej? Okay? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś Bobikson tej bazy jednak nie zauważył, bo inaczej to będę miał naprawdę niemałe problemy. Dobra, słuchajcie, ja się wobec tego wracam. Idę obczaić, czy mam dobrze to zrobione, to wejście. Wydaje mi się, że właśnie przesuniemy, słuchajcie, to wejście. Serio, ja muszę cały czas tak lawirować między tym tunelem i tajną bazą, a podglądaniem Bobiksona. Bo jeśli serio on tutaj to obczai, to mamy przepał. To wojna, słuchajcie, będzie wywołana już w tym momencie, a nie, słuchajcie, za 2 dni czy za 3 dni, tak jak Bobo na początku chciał. Czekajcie, tutaj było moje zejście? Nie, gdzieś tutaj, słuchajcie, ja miałem to swoje zejście. Trzeba je teraz, słuchajcie, ładnie tutaj grzecznie zna. Tu jest wyrzucona potęga. O! Jest, słuchajcie, mój cobblestone. Dobra, czyli ja, słuchajcie, wykopałem się tutaj. Teraz złazimy sobie na dół i zrobimy to wejście troszeczkę dalej, czyli jakieś 15 kratek w tamtą stronę. Tylko oczywiście ja się tutaj zamuruję andezytem, żeby mnie Bobikson nie zobaczył. I wracamy i robimy nasz tunel. A potem będziemy musieli jeszcze obczaić ten tunel, który znaleźliśmy. Tylko tak jak mówię, są, słuchajcie, sprawy ważne i ważniejsze. Mój tunel jest teraz, słuchajcie, tą sprawą ważniejszą. Ale tunel Bobiksona. Jeżeli to jest w ogóle tunel Bobiksona, no to też, słuchajcie, będzie naprawdę warto obczaić. Okej, okay. Czyli teraz tak, słuchajcie, odbijamy sobie tutaj, odbijamy sobie tutaj. I wydaje mi się, że, słuchajcie, jesteśmy mniej więcej w dobrym miejscu. Czyli czekajcie, tutaj sobie to zamuruję. I wydaje mi się, że tutaj normalnie robimy wyjście. Więc teraz tak, potrzeba postawić, słuchajcie, crafting. Więc stawiamy sobie tutaj ładnie crafting. Zrobimy sobie, słuchajcie, drabinki aż na samą, słuchajcie, tutaj górę. Do tajnej, znaczy, to właśnie nie wiem, czy to będzie tajna baza, bo czy to będzie ten jego domek. Mniej więcej wiem, gdzie się znajdujemy, ale tak też nie do końca. Więc dobra, zobaczymy, czy, słuchajcie, drabinek nam wystarczy. Mam ich 27, jeżeli wystarczy, to super. Jeśli nie, to trudno, ale robimy. Jazda, jazda, słuchajcie, robimy to. I naprawdę, jak on teraz to obczai, to będzie masakra. Mam nadzieję, że on nie usłyszy, słuchajcie, tego, że my coś tutaj stawiamy, ale raczej nie. Po pierwsze, jestem na niewidzialności, więc, słuchajcie, on mojego niku nie widzi. O kurde, gdzie my jesteśmy? LOL, bardziej perfekcyjnie się tego nie dało zrobić. Patrzcie, w jakim my jesteśmy w ogóle miejscu. Ja cię kręcę. Ej, to jest ultra dobre miejsce, bo słuchajcie, wystarczy przy sobie mieć jeden klocek andezytu, rozumiecie to? Jeden klocek andezytu i wszystko, słuchajcie, jest ukryte. Przecież on tego w życiu nie znajdzie. Normalnie tutaj cyk, andezyt i jest git. O kurde, ale faza. Tutaj to... O! On tu jest! Jakby on to zobaczył, ale on chyba, nie no, nie widział, no słuchajcie, no umówmy się. Ej, ja go gonię, słuchajcie, muszę patrzeć, co on tutaj wyprawia. Ale to, o kurde, nie chciałem tego zepsuć. Ej, ale to było dobre fest. To, o, zabiera więcej sandstone'a. On będzie, słuchajcie, to jeszcze bardziej rozwie. Ty, ale on
już mi się kaszle. Ej, ale obczajcie fazę. On tego nigdy nie zobaczy. Dobra, idę za nim, słuchajcie, idę za nim. Jak będę bezpieczny, to słuchajcie, dopiero wtedy wrócę i będę to kontynuować. Bo naprawdę, no tak być nie może. Ja nie mogę, słuchajcie, tak na granicy tego robić. Ja muszę być pewien, że słuchajcie, bo Bigson nic tutaj nie świruje, słuchajcie, przy tym domku. Dobra, to on sobie poszedł normalnie tam i coś sobie tutaj buduje. Dostawia sobie, słuchajcie, tutaj klocki. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wejdę tutaj na most. Upewnię się, czy na pewno, słuchajcie, jestem bezpieczny. Podka na 2 minuty, więc chyba gitara. Ty nie, no spoko, on po prostu spadł. Ej, czy on teraz w 30 sekund tak dobudował ten mur, czy mi się wydaje? Ej, ten mur nie był taki rozbudowany. Nie był, ej, lol. To jest normalnie, słuchajcie, droga kolejowa. Jakbyś chciał, to sobie być. Jaka droga kolejowa? A droga samochodowa. Autostradę on tutaj zrobił w tym. Nie, słuchajcie, on robi to wszystko szybciej od nas. Wszystko robi szybciej, wszystko robi lepiej od nas. Ja nie wiem dlaczego, słuchajcie, to jest smark. To jest mały smark. Dobra, słuchajcie, ja wracam i idę obczaić, słuchajcie, to wejście do mojego tunelu. Serio, to jest idealnie, słuchajcie, przy tym, gdzie on trzyma mojego konia. Ty, to w ogóle konia możemy odzyskać zaraz. Szkoda, że nie zrobiliśmy tego pod tymi właśnie blokami prezmarynowymi. Ale i tak jest dobrze, słuchajcie, i tak jest dobrze. I tak wydaje mi się, że jest bezpieczny, bo wystarczy, tak jak mówię, mieć jeden głupi, badziewny klocek andezytu i on już o tym nie dowie. Patrzcie, cyk! I sobie wbijamy. Ej, ale w ogóle ja obczaję, czy słuchajcie, mój koń w ogóle tutaj jest. To jest bardzo dla mnie wal. Jest mój konik lajtowo. Nie, dobra, to w ogóle. Ej, serio, możemy konia ukraść. To będzie genialne. Ale dobra, teraz słuchajcie, wbijam się tutaj na dół. Zamurowywuję. I teraz słuchajcie, tak. Trzeba przede wszystkim poszerzyć ten tunel i zrobić. O, ty, tu jest w ogóle Batman. I trzeba będzie, słuchajcie, przede wszystkim też ogarnąć jakąś obronę przed tym. Albo to, słuchajcie, zamurujemy, albo nie wiem, bo słuchajcie, czy on w ogóle ma tutaj wyjście do siebie, do Bobowic? Nie wiem, ale musimy to obczaić. Koniecznie trzeba, słuchajcie, to zamurować, tak żeby on tego nie widział, więc słuchajcie, możemy wziąć granit. Możemy wziąć teraz trochę granitu. I serio, bo póki co, to ja zostawiłem taką po prostu chamską dziurę, która nie wygląda, słuchajcie, najlepiej. No umówmy się, ona nie wygląda najlepiej, więc biorę granit i słuchajcie, przede wszystkim tutaj musi być gruba ściana. Gruba ściana normalnie taka, słuchajcie, granitowa. Okej, zrobimy coś takiego. Ty, no dobra, wydaje mi się, że to wygląda całkiem okej. Wygląda na chyba nieustawione ta ściana z granitu. A tak naprawdę normalnie będziemy, słuchajcie, mieli sobie tutaj przejście i wszystko będzie mniej więcej bezpieczne. Więc teraz tak, słuchajcie, zamurujmy te dwa klocki właśnie granitu i obczajmy, co to jest, słuchajcie, za miejsce. I pytanie, czy coś jest, słuchajcie, jeszcze ukrytego za tymi blokami. O, jestem widzialny. Muszę uważać. Jego nick, słuchajcie, tam widać. Dobra, ja wolę shiftować. Pytanie, czy słuchajcie, coś jest tutaj za tymi blokami prezmaryny? Ale wydaje mi się, że nie. I też pytanie, słuchajcie, po co są tutaj te furtki? Ale to też jest całkiem ciekawe pytanie. Dobra, nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że... A, tu jest coś ukryte chyba. Nie, wydaje mi się, że słuchajcie, za tymi blokami prezmaryny nic nie ma. Więc teraz tak, pójdźmy sobie, słuchajcie, w jedną stronę. Pójdźmy sobie, potem obczajmy sobie te drzwi. Ale serio, teraz chciałbym zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo on tutaj normalnie zrobił drzwi. I to jest mniej więcej na wysokości wejścia do Bobowic. To jest mniej więcej na wysokości tego, słuchajcie, muru. A przynajmniej tak mi się wydaje. Mur, magma i te sprawy. O, tu jest jakiś klocek kobla. Nie, słuchajcie, za tymi prezmarynami ewidentnie nic nie ma. Więc idźmy tym tunelem. Tylko, słuchajcie, komu by się chciało robić tak gigantyczny pas zielonego dirta i trawy pod ziemią. Przecież on musiałby czekać, aż ta trawa urośnie. Musiał tego bone meala tutaj nastawić. O co w tym... Ej, to jest gigantyczne. Ej, to jest naprawdę gigantyczne, słuchajcie. To nie są jaja. Ej, no, ale po co ktoś to... Jeżeli, słuchajcie, to jest tunel Bobiksona do milionowic, to faktycznie jakby spoko. Ale po co on tracił tyle czasu, żeby, słuchajcie, zrobić tego dirta? Przecież on musiał nad tym spędzić, słuchajcie, nie godzinę, nie dwie. On pewnie z pół dnia czekał, aż to, słuchajcie, uro... A tu jest kontynua. Tu są łódeczki? On się chce przemieszczać, słuchajcie, łódkami po stołnie? Ej, to jest naprawdę długie, ej, co? Ej, to jest najdłuższy chyba tunel, jaki ja widziałem tutaj w ogóle ever w milionowicach. Patrzcie, przecież on ma z jakieś 400 kratek długości. Ej, to jest naprawdę, słuchajcie, mega podejrzana sytuacja. O nie, nie mam żarcia. A nie, mam, słuchajcie, dwa żarcia, ale czekajcie, zniszczę tą łódeczkę. Ej, ale to jest naprawdę, słuchajcie, przekichane. Jeżeli to jest jego tunel, po to, aby on nas, słuchajcie, albo podglądał, albo okradał, albo coś nam, słuchajcie, wysadzał, no to my jesteśmy chyba w delikatnym rzeczu i mówiąc niebezpieczeństwie. No bo to... Ty, gdzie to jest? Co to jest za miejsce? Co tu robi ten dirt? To jest jego tajna baza? Ej, nie, słuchajcie, to była... To była, słuchajcie, tajna baza przecież szeryfa. On tutaj trzyma swoje rzeczy? Nie, słuchajcie, jestem pewien... O kurde, czy wy to widzicie? On ma, słuchajcie, tutaj normalnie swój arsenał rzeczy. Nie, słuchajcie, przecież to jest normalnie... To była tajna baza, słuchajcie, szeryfa. On miał dokładnie coś takiego.
To słuchajcie, to jest komisariat. Patrzcie, wykopmy się do góry i to na pewno będzie komisariat. Jestem, słuchajcie, absolutnie tego pewien, że to jest, słuchajcie, komisariat, ale... To co, on sobie przejął, słuchajcie, bazę tutaj? Nie no, pokażę wam, na bank, słuchajcie, to jest komisariat, bo on właśnie miał coś takiego, słuchajcie, szeryf miał tutaj właśnie w takim miejscu swoją tajną bazę. Ty, no gdzie my jesteśmy? Czy my się wkopujemy w jakąś dziurę, czy coś? Ej, nie, bo naprawdę teraz jestem, słuchajcie, troszkę zaskoczony tą sytuacją, w której jesteśmy. Ty, ale jeżeli on ma, słuchajcie, takie miejsce, normalnie w Milionowicach, to my mamy trochę przekiekane, powiem wam, to my mamy naprawdę... No tak! Słuchajcie, to jest normalnie miejsce szeryfa. Czajcie, jaka faza? To jest, słuchajcie, normalnie miejsce szeryfa. I on, słuchajcie, sobie to przejął. I ja cię sunę, rozumiecie to, jaka faza? O kurde. O kurde. On sobie to normalnie przejął i sobie tutaj przerobił to na swoje potrzeby. Ej, to jest faza. Nie, to słuchajcie, jest faza, dobra. Trzeba będzie o tym powiedzieć chłopakom, no chyba, że chłopaki już o tym wiedzą. Bo póki co to ja o tym nie wiedziałem i teraz naprawdę jestem nieźle zaskoczony. Normalnie, słuchajcie, rozpoznałem to po tej lawie, po tej, słuchajcie, tutaj wodzie. A tutaj były, słuchajcie, To jest, słuchajcie, szeryfa, tak jak mówiłem. Słuchajcie, to jest dokładnie szeryfa. On to sobie przejął po prostu, na chama sobie to przejął. Ja cię kręcę się, obalczaisz. I zrobił sobie tutaj normalnie, patrzcie, enchanting. Ale na który to jest level? To jest na 12 level. Czy Bobo potrzebuje jakiegoś 12 levela? Nie wiem. Ale tutaj normalnie lazuryt. Tutaj, słuchajcie, jakieś rzeczy. Tutaj normalnie skrzyneczka, słuchajcie, to od początku o tym wiedziałem. Jakby, no kurde, no przecież to za bardzo podejrzanie wygląda. Ale to jest hit, patrzcie. 20 stacków TNT? No wy ty fy! A tutaj, słuchajcie, to? On ma stack, słuchajcie, bloków diaksowych, dwa staki bloków emeraldowych. To są rzeczy, których, słuchajcie, on ewidentnie chce użyć przeciwko milionowicom. Tutaj tak samo, słuchajcie, skrzynka z dirtem? No nie wiem, słuchajcie, to jest naprawdę dziwna sytuacja. Dobra, przebiegnijmy się, słuchajcie, tym tunelem. Ewidentnie przebiegnijmy się i zobaczmy, co jest po jego drugiej stronie. Ja ukrywałem, słuchajcie, przed Bobo... Znaczy, dalej ukrywam mój tunel. Ale jak zobaczyłem to... No to kurde, słuchajcie, to jest grube. To jest dużo bardziej gruba sprawa niż ja ukrywam przed Bobo, naprawdę. Ale skąd on, słuchajcie, ma tyle czasu? I pytanie, kiedy, słuchajcie, on to robił? Ile czasu mu to zajęło? Bo moim zdaniem, słuchajcie, on tego nie robił w jeden dzień. Naprawdę, słuchajcie, on tego nie mógł robić w jeden dzień. Patrzcie, jakie to jest... Nie, słuchajcie, to jest jakieś 400 kratek, słuchajcie. To jest ewidentnie jakieś 400 kratek. I to wszystko, słuchajcie, uszło Smarkowi płazem. No ja się czuję jak imbecyl. Słuchajcie, mimo że mam 20 lat, to czuję się, słuchajcie, jak imbecyl, bo nie jestem w stanie, słuchajcie, przechytrzyć Smarka. No what the fuck? Czekajcie, zjem sobie tutaj skabik, ale naprawdę ja już nie mam nawet żarcia. Ej, on ma wszystko. On ma TNT, on ma broń, on ma enchanty, on ma surowce. On ma, słuchajcie, wszystko. Ja nie wiem, słuchajcie, jak do tego dochodzi, naprawdę. Ale obczajmy sobie, co koniecznie, słuchajcie, co jest po tej stronie. Pytanie, czy jest jego nick, słuchajcie, nie widzę jego niku. Dobra, wbijamy się tutaj. I to wygląda, słuchajcie, jak jakieś więzienie. Ale tu nic nie ma. Ej, ale to naprawdę wygląda jak więzienie. Ej, czy on sobie zrobił prywatne więzienie? To są widery. To są przecież przygotowane widery, słuchaj. O kurde. Słuchajcie, on może mieć... To są... Jeżeli on zrespi tutaj cztery widery, to przecież on po pierwsze rozwali sobie całe Bobowice, po drugie rozwali całe Milionowice. Brakuje, słuchajcie, tylko tutaj wrzucić głowę. Tutaj, słuchajcie, wrzucić głowę. Tutaj i tutaj, słuchajcie. A co jest tam? Ej, tam jest jakieś przejście. Obczaj, słuchajcie, co tam jest. Ej, ale naprawdę. O kurde, on ma tutaj, słuchajcie, jakieś swoje kopalnie. To jest jego tajne miejsce. Patrzcie, tu jest ta skrzyneczka. Ja wiem, gdzie my jesteśmy. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. O kurde, a jestem, słuchajcie, widzialny. Jestem widzialny. Ups, 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 poteczka, szybko, cyk, 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 cyk. Dobra, wypita potka. Ej, ale naprawdę, to wszystko, słuchajcie, jednym wielkim spiskiem. Co tu się... Chyba tych rzeczy poprzybywało. Ej, masakra, słuchajcie, koniecznie muszę tą głowę teraz, znaczy tą głowę, nie głowę, muszę to teraz naprawić i postawić. Gdzie to, słuchajcie, było to wejście? To chyba było gdzieś tutaj. Ej, ale naprawdę, on ma tak dużo sekretów, tak dużo, słuchajcie, tajemnic, że ja nie wiem, słuchajcie, co się tutaj w ogóle dzieje. Czekajcie, to trzeba koniecznie naprawić, możemy to, nie wiem, zakobylstonować, żeby nikt, słuchajcie, tego nie obczaił. Tutaj chyba był klocek, tutaj był klocek, tutaj był klocek i tutaj chyba też był klocek. Dobra, zamykam te drzwi, zamykam też te, ale to jest normalnie, słuchajcie, patrzcie, no. To jest jakieś więzienie. I to, słuchajcie, wyjście na górę? Ej, nie, ja nie wiem, słuchajcie, jak się nazywam w ogóle, jak na to patrzę. Jaki to jest kozak. Gdzie my jesteśmy? Czekajcie, rozkopię to. To jest totalnie ukryte.
Ja cię sunę! Niemożliwe! Ej, dobra, muszę teraz kończyć, słuchajcie, obczaić, gdzie jest Bobikson, bo jeśli on teraz coś spiskuje koło mojej tajnej bazy, to ja mogę tutaj się troszeczkę przestraszyć. Jest... On stawia, słuchajcie, borówki. Dobra, lecę do niego. Lecę ewidentnie do niego. Ale słuchajcie, nie, ja chciałem wam tylko pokazać swój tunel. A odkryłem, słuchajcie, tunel Bobiksona i jakąś jego nową tajną bazę? No co? A może to nie jest Bobikson? Nie no, ale Bobikson to takie rzeczy buduje. Teraz słuchajcie, tutaj normalnie patrzcie. Patrzcie w ogóle, o co chodzi. Po pierwsze, mur na 6-7 kratek. Kaktusy na 6-7 kratek. 6-7 kratek grubości, słuchajcie, borówek. 6-7 kratek grubości magmy. Nie, to jest po prostu jakaś masakra. Patrzcie, ej, on naprawdę wziął tą wojnę na poważnie. O kurde. A ja nie chcę zginąć. Ej, to jest po prostu. A co on zrobi z tymi krowami? Przecież teraz można bez problemu przejść przez krowy. I co, i on tego nie przewidział? O kurde, no nie wiem, ja mogę sobie tutaj normalnie łazić. Ty, a co z moim tunelem do mojej tajnej bazy? Ale tunelem tym, wiecie, tunelem w magmie. Ja muszę to, słuchajcie, kończyć obczaić, bo przecież ja, słuchajcie, tutaj miałem swój taki mały tunelik wśród tego całego gąszczu. Jest tutaj. Czekajcie, to jest chyba to. Muszę to rozwalić. Czekajcie, to jest chyba to. Tak, słuchajcie, mój tunel tutaj został, bo ja sobie przecież zrobiłem taki tunel, żeby, wiecie, żeby tutaj mnie magma nie biła. Tutaj też, słuchajcie, mogę... A nie mogę, bo tutaj normalnie wszystko jest utajone. Ty, no to te borówki muszę tutaj zepsuć, no bo... Przecież ja nie mogę dostawać obrażeń na każdym kroku, wypadł mi z tym. Dawaj mi normalnie tutaj dywanik. Postawimy sobie normalnie tutaj dywanik tak, żeby, słuchajcie, nas nic nie uderzało. Raz, dwa. Tutaj, słuchajcie, też postawimy sobie dywanik i przejście normalnie jest, no! I teraz to można żyć, no, ja zdunia. Tylko, słuchajcie, muszę to tak zrobić, żeby... Ty, no, chyba cieńszego, słuchajcie, tunelu nie zrobię już. Wydaje mi się, że, słuchajcie, ten cieńszego tu... On mógł... A co tu się dzieje? O kurde! Jak on to teraz wycza... Chyba nie poszedł tym tropem. Ej, ale nie gadaj, że ja muszę te borówki zostawić. No nie ma takiej opcji, że te borówki będą tutaj stały. Przecież ja nie przejdę wtedy. No czekajcie, muszę to zepsuć. No muszę sobie, słuchajcie, wyznaczyć jakiś tor. No jakikolwiek, słuchajcie, tor muszę tutaj mieć, bo inaczej to przecież ja nie wejdę do mojej tajnej bazy. Przecież on mnie rozwali 10 razy, ten jego mur, ta jego zasieka. No co tu jest w ogóle grane, no? On tego jeszcze więcej stawia? No pal gumę, typie, no. Ej, tego jest za dużo, słuchajcie, my się przez to nie prze... Nie. No my się przecież przez to nie będziemy mieli nawet szans przebić. I on chyba, słuchajcie, ewidentnie stawia na defensywę, jeśli chodzi o milionowice. Ale z drugiej strony, patrzcie, ma jedną teraz tajną bazę, którą odkryliśmy. Znaczy chyba tajną bazę, nie wiem co to jest. Co przed chwilą odkryliśmy. Ma przecież skrytkę, słuchajcie, w kościele, która też jest tajna. I tam, słuchajcie, w obu tych miejscach trzyma przecież normalnie ukartowane, słuchajcie, rzeczy. Jakieś tam TNT, emeraldy, jakieś enchanty, diamenty. Więc to wygląda jakby, słuchajcie, on tak naprawdę chciał mimo wszystko walczyć z milionowicami, a nie tylko się przed nimi bronić. No ja nie wiem, co o tym myśleć. Serio, to jest po prostu jakaś masakra. Teraz podwyższa wszystkie, słuchajcie, te kaktusy. Tutaj ta magma, borówki. Nie, to jest po prostu masakra, słuchajcie, po prostu masakra. Ja muszę teraz obczaić, słuchajcie, czy on nie odkrył przypadkiem mojego tunelu. Bo jeśli on już odkrył mój tunel... Nie, słuchajcie, on naprawdę... Ja bym chciał w tym wszystkim być krok przed Bobą, ale to jest nierealne, słuchajcie. On jest krok przed nami cały czas. Albo ktoś mu, słuchajcie, z zewnątrz pomaga, albo ja nie wiem. No bo to jest niemożliwe, żeby, słuchajcie, on w sam dzielnie tak wszystko robił. Tutaj, no, nie, dobra, mój tunel jest jednak bezpieczny. Przejdźmy się, słuchajcie, tym tunelem normalnie do mojej tajnej bazy, ale ja się nie czuję w ogóle tutaj bezpieczny, serio. Myślałem, że jak zrobię ten tunel, to że przechytrzę Bobiksona, że będę mógł go podglądać i tak dalej. I niby wszystko, słuchajcie, tutaj pasuje. Ale no ja naprawdę, teraz to mam obsrane gacie, jak on bardzo ogarnia temat. I mimo, że tutaj sobie robię tunelik i będę mógł się, jakby przemieszczać między moją tajną bazą, a bazą Bobiksona, a domkiem Bobiksona, będę mógł przecież przenosić różne rzeczy, czy będę mógł go trollować. No to słuchajcie, mimo wszystko on ma nad nami turbo przewagę. I ten mój tunel, i te moje schodki, to jest jakiś pikuś w porównaniu do tego, co on zrobił. Nie, to jest po prostu masakra. Po prostu masakra. Ja mogę jedyne co zrobić, to słuchajcie, sobie tutaj to rozbudowywać i trzymać po prostu tutaj cały jakiś arsenał. Czy to z bronią, czy to słuchajcie z jakimś... On tu jest. Czy to słuchajcie z czymś innym? Czekajcie, jak ja mam teraz wyjść, jak on tu jest? Dobra, szybka akcja. Szybka akcja, fest. Jazda. Dobra. Chyba nie słyszą. Wydaje mi się, że okej. Tylko teraz znowu muszę te borówki rozwalić. Nie! Czekajcie, no dobrze jest. One już sobie tutaj urosły, więc jest okej. Ty, gdzie jest Bobikson? Bobikson, słuchajcie, chyba poszedł w tamtą stronę.
Ej, nie, naprawdę, słuchajcie, przez te głupie pół godziny, jak tylko patrzę, jak on to wszystko rozwinął, to jestem naprawdę w niemałym szoku. Moi drodzy, ja teraz naprawdę na prędkości wracam do Milionowic, póki jest Elviso i koniecznie muszę Elvisowi zdać raport z tego, co widziałem, bo to jest, słuchajcie, gruba wiksa. To jest naprawdę gruba wiksa. Was, moi drodzy, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. Jeśli jesteście nowi, to pamiętajcie, żeby właśnie subskrybować dzwoneczkiem oraz lajkować filmy. Komentujcie, piszcie, co możemy zrobić, żeby przechytrzyć Bobo, bo póki co to naprawdę Bobo przechytrza nas. I wpadajcie też oczywiście na www.abra.et. Jest to, słuchajcie, strona mojego sklepu, gdzie możecie zakupić takie kozackie bluzy Abra Team, czy to bez kaptura, czy to z kapturem, czy to chociażby koszulki, kubki, podkładki, podmyszkę, poszewki, na poduszki, wszystko z różnymi wzorami, czy to Abra Team, Maciek Team, Bobo Team, dla każdego widza, dla każdego fana, fanki, widzki, coś się znajdzie. A tymczasem, moi drodzy, ja naprawdę zawijam. Trzymajcie się! No jest mi przykro, że słuchajcie, Smark jest o krok przed nami. Dobrego dzieńczka, eleczko i pół!